Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex. Zapraszam 14 lutego, walentynki. Zaczynamy od rzucenia okiem na to, co w kalendarzu. Dzisiaj za nami publikacja danych o japońskim PKB. Dane okazały się nieco słabsze od oczekiwań. Zakładano, że dynamika tutaj wyniesie około 2%, wyniosła w ujęciu analizowanym 0,6%, więc tutaj może być to czynnik, który wpływa na to, by nadal ta ultra luźna polityka pieniężna w Japonii była podtrzymywana przynajmniej dłużej niż do tej pory się zakładało. Chociaż ostatnie zmiany personalne, czy tam planowane zmiany personalne w Banku Japonii mogą sugerować, że być może jakieś zmiany w tej polityce zajdą w jakiejś tam najbliższej przyszłości. Jeśli chodzi o inne dane, które tutaj są warte uwagi, to mamy ze sobą też lepsze dane, przepraszam, od oczekiwań dotyczące produkcji przemysłowej japońskiej, a przed nami o godzinie 8 dane z Wielkiej Brytanii z rynku pracy, a także później polskie dane o PKB, też PKB za czwarty kwartał ubiegłego roku, strefy euro się pojawi o 11, no i oczywiście najważniejsza dzisiaj publikacja, czyli o 14.30 dane o amerykańskiej inflacji za styczeń w ujęciu CPI. To tyle, jeśli chodzi o kalendarz. Jeśli chodzi o wydarzenia rynkowe, to mamy w tej chwili dosyć dobre nastroje na rynkach akcji. Po wczorajszym wzroście tutaj widzimy, Nikkei też ma się całkiem nieźle i nawet zbliża się do tych szczytów, które wcześniej kilkukrotnie tutaj próbował ten poziom przełamać, ale na razie bez skutku. Teraz jest fala wzrostu, być może będzie to skutkowało dalszym wzrostem, chociaż oczywiście wahania tutaj mocno będą ograniczone przez ten poziom 28300, więc tutaj chyba raczej dużych wybić poza ten poziom raczej nie można oczekiwać, to jest silny opór i raczej to trzeba będzie zakładać, że ten opór będzie się bronił. Jeśli chodzi o cenę kontraktu na S&P, to też ona się wczoraj podniosła i dzisiaj w nocy podtrzymany był ten poziom, dużego cofnięcia nie było, więc na razie jest szansa na to, żeby ta zwyżka była kontynuowana, przynajmniej do tej okolicy tutaj 4200. Gdyby doszło do odmiennego zachowania, no to wtedy rzeczywiście ten ruch spadkowy mógłby zbliżyć się nawet do okolicy 3900, ale póki co tutaj po stronie popytu jest piłeczka i wydaje się, że na razie jest rozgrywana prawidłowo. Jeśli chodzi o kontrakt na Dow Jonesa, ono od dłuższego czasu tutaj waha się w tym przedziale 33600, 34200-300. No i teraz właśnie jest przy tym górnym ograniczeniu dzięki tej wczorajszej zwyżce. Teraz no, jest szansa na to, żeby wyjść z tego przedziału i tutaj powiększyć wzrost, a nawet pokusić się o próbę tutaj ataku na te poziomy grudniowego szczytu. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie rynek stoi i czeka na to, co się będzie działo w Europie. Tu mamy wykres kontraktu na niemieckiego DAX-a. Widzimy odbicie od okolicy 15300, całkiem zauważalne, chociaż w tym wypadku no, szczyt jest tutaj trochę wyżej. No, w ogóle DAX zachowuje się dużo lepiej w ostatnim czasie niż na przykład rynki amerykańskie. Jeśli chodzi o cenę ropy naftowej, to tutaj w przypadku WTI mamy zakres wahań. Trzeci miesiąc cena waha się w przedziale od 73 do 83 dolarów za baryłkę i w tej chwili zmierza w kierunku oporu, ale dopiero przełamanie tego oporu byłoby jakimś tam sygnałem istotniejszym. Tym bardziej, że no tutaj nadal ciągle rozgrywany jest scenariusz spadkowy i póki co dużego optymizmu jeszcze nie można budować. Rynek złota po wahaniach w okolicy wsparcia na 18,60 doszło do zejścia poniżej tego, tutaj takiej małej konsolidacji, ale też widzimy, że to wybicie w dół nie jest zbyt dynamiczne, szybko tutaj
popyt się broni, więc na razie, zresztą trudno się dziwić, skoro wcześniej taka duża, wyraźna fala wzrostowa była, w związku z tym no, to popyt szybko nie odda pola prawdopodobnie. Póki co jest obrona, więc wyjście, powrót znowu na ten poziom 80, 18, 60, 18, 70 no, przyczyniłby się do tego, żeby przynajmniej wrócić do okolicy 1900 dolarów za uncję. Jeśli chodzi o rynek walutowy, dzisiaj dolar się lekko osłabia, wobec tego mamy wzrost na chociażby parze euro-dolar, a to z kolei sprawia, że podtrzymana jest opcja tutaj utrzymania tej linii wzrostowej po pociągniętej po ostatnich dołkach. Jak widzimy, no, rynek na razie nie przełamuje tego poziomu i tutaj jest, stara się go bronić. Potwierdzeniem tego oczywiście byłoby wzrost tutaj poniżej, właściwie wyjście powyżej poziomu 1,08. Mamy jeszcze funta. W tym wypadku podobna linia została naruszona, ale też tutaj istotniejszy jest ten dołek zdecydowanie, który znajduje się na 1,1840 i tutaj dopiero przełamanie tego dołka byłoby bardziej negatywnym zachowaniem. Póki co jeszcze popyt jest tutaj grzeczny, że osłabienie dolara czy też uzyskanie funta do dolara ma szansę się pojawić. I to jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne.